Panie Janie, mistrzu Janie, zaczynajmy! Samopas w salonie. No to może nie jedźmy na ten wernisaż.
Bronisław Maj. Kilka uwag o tak zwanej sztuce. Wiele jest obrzydliwości i plugastwa na świecie. Jest sodomia, jest polityka, jest hamburger i tysiąc jeszcze ohydnych, obłych i obleśnych rzeczy. Jest disco i różne takie. Ale ze wszystkich rzeczą najplugawszą, najhaniebniejszą i najgłupszą jest tak zwana sztuka. Co to jest sztuka? Już sama nazwa to mówi. Tak jak jest świnka i świnia. Jak jest flaszka i flacha. Tak jest sztuczka i sztuka. Sztuczka, czyli kuglarstwo, cygaństwo, pic i omamienie. A sztuka to jest wielka sztuczka, oberoszukaństwo, monstrualny pic i superkuglarstwo. Bierze taki i zbija. A tutaj jest dygresja. Kuglarstwo. To jest najniewdzięczniejsza obraza boska i chamskie pośmiewisko z matki natury. To jest najgorsze, co człowiek może zrobić światu. Bierze taki i zbija cztery wstrętne deseczki. Rozciąga na tym jakąś szmatę, a potem łap za pędzel ze Szczeciny knura i paskudzi na tej szmacie rozciągniętej, macza ten pędzel w jakiś podejrzanych świństwach i chlapie, aż całą szmatę zachlapie. A jak już całość zachlapie, to wiesza na ścianie i zwołuje innych kretynów. No to przyłażą i się gapią i udają, że tam widzą piękny kwiat albo potężną wieżę, albo gołą babę. A kwiat jest w ogrodzie, wieża jest na rynku, a baba jeszcze gdzie indziej. A tam jest tylko ta płaska, zachlapana szmata. A ci durnie wyczeszczają gały i żaden się nie przyzna, że widzi tylko szmatę zasmarowaną. I tak stoją i kretynieją coraz bardziej na obrazę boską, na urągowisko matki natury, na wieczną hańbę ludzkiego rodzaju. I to jest ta cała sztuka, ta sztuczka plugawa. Se wolno. Thank you.